Dwudukat 1659, tak jak wcześniej wspominałem na filmie o dwudukatówce z 1657 roku, wybitej w czasach okupacji szwedzkiej, czyli tego potopu szwedzkiego, to tutaj już, gdy Polska odzyskała, dokładnie wojska polskie odbiły mennicę koronną w Krakowie, to uruchomiono z powrotem do pracy i mamy dwudukata właśnie z 1659 roku, już wybitego, który się podpisał Tytusz Liviusz Boratyni. Mamy więc tutaj na rewersie TLB, a to za chwilę wszystko wspomnę. Natomiast zwróćcie uwagę, jak pięknie zachowany. Tutaj mamy UNC Removed, Mount Removed. Jak widzicie tam na górze na godzinie 12 jest ślad po zawieszce, natomiast dwudukat prezentuje się nieziemsko pięknie. Jeżeli chodzi o detale, to dawno nie widziałem w tak pięknym stanie zachowania dwudukata. Na awersie to oczywiście typowo po piersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem, w otoku IO, czyli skrót od Jan, Kazim de Gierex Pol et Sve. Natomiast na rewersie właśnie kocham tą stylistykę Krakowa za to wszystko i teraz zwróćcie uwagę na detale, jak wygląda czteropolowa, dokładnie pięciopolowa tarcza pod koroną. To wszystkie detale wyglądają idealnie. Rocznik 1659 pod koroną, właśnie pod koroną owalna czteropolowa tarcza herbowa z małym znakiem wazów, czyli właśnie ten herb w środku. Pod tarczą to są właśnie te inicjały TLB. Już powiększam Wam, o, macie te inicjały TLB, to był Tytus Liviusz Boratyni, czyli zarządca mennicy koronnej w tych latach właśnie, gdy odzyskaliśmy już normalnie mennicę i to właśnie on wybijał następnie dwudukatówki pod swoim zarządcą, znaczy pod swoimi rządami. W 1659 roku było wiele stempli tych monet, więc mamy rozmaitą, można powiedzieć, gamę tutaj wariantów stemplowych z mennicy krakowskiej. Natomiast po zmianie właśnie tego poskarbiego koronnego na rewersie znika herb Wieniawa pod skarbiego Bogusława Leszczyńskiego, a w jego miejsce pojawia się herb ślepowrona Jana Kazimierza Krasińskiego. Spośród aż 11 znanych par stempli opisywanych przez Jarosława Dudkowskiego w najlepszym na ten czas opracowaniu złotych monet dynastii Wazów tylko w dwóch wariantach umieszczono głowę anioła pod koroną na rewersie. Nie udało nam się dotrzeć do notowań tego typu monety na współczesnym rynku aukcyjnym. Moneta znana wyłącznie z dwóch wielkich kolekcji, m.in. Marka Koneckiego oraz hrabiego Hutenczapskiego, która cała kolekcja znajduje się w Krakowie. Nie wystąpił ani jednym zbiorze publicznym. Moneta w slabie PCGS, niebieskim, z oceną właśnie UNC. Bardzo efektowna pozycja, wybita na dużym krążku, średnica 30 mm. Jest to pozycja, która ze względu na swoją urodę, nawet pomijając ten fakt, że była to moneta, która tam miała zawieszkę, to ze względu na swoją urodę absolutnie menniczy, idealnie zachowane detale, szczególnie tutaj na rewersie, wyróżnia się spośród wielu tych dwudukatówek, które mieliśmy w sprzedaży, więc ja serdecznie polecam, ponieważ moneta śmiało nadaje się do najlepszych kolekcji monet starej Polski. Przypomnę, że jest to pozycja 836. Tak jak zaznaczyłem na początku, ta aukcja należy do Krakowa, ponieważ takich monet krakowskich, a szczególnie dwudukatówek, nie mieliśmy dawno w ofercie, więc ja polecam serdecznie. Rozpoczynamy ją od 80 albo 90 tysięcy złotych, natomiast możemy się stąd spodziewać znacząco więcej, jeżeli chodzi o występowanie takich monet oraz takiej urodzie niespotykany egzemplarz, więc ja serdecznie zapraszam już pierwszego dnia, 14 grudnia, na aukcjamonet.pl, ponieważ tam się rozstrzygnie, ile taka moneta dzisiaj zostaje wyceniona przez kolekcjonerów. Ja natomiast serdecznie mogę tylko polecić, ponieważ dawno nie widziałem w tak pięknym stanie zachowania monety. Tutaj ten tarczę pięciopolową, czteropolową, dokładnie z herbem wazów w środku, można podziwiać godzinami. Do zobaczenia na aukcjamonet.pl już od 14 grudnia.